Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak połączyć narzędzie do wystawiania faktur w fakturownia ze sklepem internetowym stworzonym przy pomocy WooCommerce, WordPressa. Dzięki temu rozwiązaniu będziesz mógł zapomnieć o ręcznym wystawianiu faktur w Twoim sklepie internetowym. Wystarczy, że skonfigurujesz to według poradnika, a klient po dokonaniu zamówienia będzie miał wystawianą fakturę, która będzie w Twoim systemie fakturownia. A następnie możesz również zaznaczyć opcję, że faktura zostanie automatycznie wysłana na mail klienta. Zapraszam Cię do poradnika. Na początek szybkie przypomnienie: Fakturownia to program do wystawiania faktur online. Jeśli chciałbyś poznać to narzędzie, to zapraszam Cię do mojego poradnika. Link znajdziesz w karcie i w opisie. Warto czytać dokładnie opisy, bo znajdziesz tam również kod rabatowy, który obniży cenę korzystania z tego narzędzia. Teraz pokażę Ci, jak przeprowadzić integrację ze sklepem internetowym. Na początek wejdź na stronę fakturownia.pl i zaloguj się do swojego konta. Teraz w prawym górnym rogu kliknij na przycisk ustawienia i aplikacje dodatki. Zostaniesz przeniesiony do takiej strony i w tej wyszukiwarce aplikacji wpisz sobie WooCommerce. Następnie kliknij Enter. Pojawi się nazwa WooCommerce. Kliknij sobie na tą ikonkę lub na informacje Więcej i będziesz mógł aktywować tą właśnie integrację. Po prawej stronie jest przycisk Aktywuj, kliknij sobie w niego. I mamy od razu instrukcję. I teraz musimy przenieść się do naszego sklepu internetowego i przejść przez tą instrukcję, która tutaj jest właśnie pokazana. Przechodzę teraz do mojego sklepu testowego, Sklep w Dzień. Poradnik na temat tego, jak utworzyć taki sklep, znajdziesz na moim kanale YouTube. Teraz wejdźmy sobie do panelu administracyjnego, do naszego kokpitu. Wejdźmy w WooCommerce, ustawienia zaawansowane. Rest API. Teraz kliknij dodaj klucz albo stwórz klucz API. To jest ta sama funkcja. Jeśli nie masz kluczy, to będziesz miał duży przycisk. No i tutaj musimy wybrać opis tego klucza. Czyli w tym przypadku wpiszemy sobie tutaj na przykład fakturownia. I wybieramy od, zapis i odczyt danych. Następnie kliknij wygeneruj klucz API. Klucze są wygenerowane i uwaga, jeśli opuścisz tą stronę, one zostaną ukryte, więc skopiuj sobie je i wpisz w odpowiednie pola. Najpierw klucz klienta, klikam Kopiuj, przechodzę do strony fakturownia i wklejam klucz klienta. Następnie klucz prywatny, kopiuję sobie klucz prywatny i wklejam go w to miejsce. Teraz muszę jeszcze pobrać adres mojego sklepu internetowego i wkleić go w to miejsce. Teraz klikam instaluj. Po przeprowadzeniu instalacji, jeśli klucze są wklejone prawidłowo, powinieneś dostać taki właśnie ekran. I tutaj mamy podstawowe ustawienia, przy jakich statusach zamówienia wysłać fakturę. I ja wybieram tutaj zrealizowane, bo wtedy dopiero, gdy klient opłaci, chce tą fakturę wysyłać klientom, żeby nie była wysyłana w przypadku, gdy klient się rozmyśli lub nie zrealizuje. Tego zamówienia. Dodatkowe informacje. Wysyłaj fakturę do klienta. Bardzo przydatna opcja, ponieważ klient otrzyma tą fakturę na maila. No i mamy tutaj, jaki rodzaj dokumentów chcesz wystawić w fakturowni. Ja wybieram sobie faktura VAT. I tutaj mamy jeszcze opcję paragon lub faktura VAT dla firm, paragon dla osób prywatnych. Jest to opcja dodatkowa, ale musisz mieć wtedy skonfigurowane odpowiednie opcje w fakturowni, na przykład wystawianie paragonów. Teraz klikam sobie zapisz. I idziemy dalej. Aby faktury generowały się prawidłowo, musimy zrobić jeszcze jedną rzecz, która jest opisana poniżej. Mamy tutaj wtyczkę Checkout Field Editor for WooCommerce. Wejdź teraz do WordPressa, wejdź na wtyczki, dodaj nową i tutaj wpisz Checkout. Po kliknięciu Enter mamy wtyczkę Checkout Field Editor for WooCommerce, klikamy zainstaluj, a następnie włącz. Bardzo fajną wtyczką, która daje podobne rezultaty jest wtyczka od WP Desk Flexible Checkout Field. Również możesz jej użyć, ale my teraz będziemy podążać według poradnika od firmy Fakturownia. Klikamy sobie Settings no, i co tutaj mamy dalej napisane? Wchodzimy sobie na checkout form, uzupełnij formularz według wzoru, a, na klik, a następnie kliknij save and close. Czyli musimy sobie dokładnie taki formularz utworzyć, żeby te dane były przesyłane do fakturowni. Więc wybieram sobie nowe pole, klikam add field, wybieram sobie tekst, a następnie przepisuję kolejne pola. Mamy tutaj billing text NO i w polu name. Wpisuję właśnie taką nazwę. Następnie mamy nazwę, wpisujemy sobie NIP. Wybieramy również walidację jako numer, żeby klienci mogli wpisywać tylko numery w tym polu. No i odznaczamy sobie Required, żeby nie wszyscy klienci musieli właśnie wypisywać ten numer NIP. No chyba, że kierujecie swoją wertę tylko do firm, wtedy można zostawić to jako wymagane. I teraz po dodaniu tego pola widzę, że jest tutaj dodane, ale muszę jeszcze zapisać zmiany w tym formularzu. Klikam zapisz zmiany. Ostatnim krokiem jest przetestowanie całego systemu, czyli wybieramy sobie jakiś produkt, dodajemy go do koszyka. Najlepiej być w trybie incognito, żeby, żeby nie być zalogowanym jako administrator. Wpisujemy wszystkie przykładowe dane i klikamy kupuję i płacę. Widzę, że pole NIP zostało dodane, więc wszystko działa prawidłowo. Następnie takie zamówienie trzeba zatwierdzić, żeby zostało, żeby faktura została wystawiona, tak jak Wprowadziliśmy to w poprzednich ustawieniach. W opcjach integracyjnych zaznaczyłem, żeby ta faktura po wystawieniu była wysyłana również klientowi na maila, i tak się właśnie stało. Mam tutaj wszystkie szczegóły, mam link do podglądu faktury. Mogę sobie tutaj kliknąć i zobaczyć moją fakturę, którą właśnie, która została wygenerowana automatycznie. Ta faktura znajduje się również w systemie fakturownia. Jeśli chciałbyś zmienić niektóre ustawienia właśnie w tych wiadomościach, które są wysyłane do klientów, na przykład zmienić adres e-mail, zmienić jakąś treść, no to możesz to zrobić. Wystarczy, że wejdziesz na konto fakturowni, wejdziesz sobie w ustawienia, ustawienia konta, Następnie wysyłanie e-mailem. No i tutaj masz wszystkie ustawienia dotyczące tego tematu. Możesz na przykład wybrać, żeby szablon był własny i wtedy masz możliwość edycji tych elementów. Masz tutaj również skrócone kody, które prowadzą do danych elementów fakturowni, na przykład link do pobrania faktury. Myślę, że będzie to jasne. Po wprowadzeniu zmian klikasz Zapisz. Zawsze możesz napisać do obsługi klienta, jeśli masz jakiś specyficzny problem, z którym sobie nie radzisz. E-mail do obsługi klienta brzmi następująco fakturownia.pl. Obsługa klienta powinna Ci pomóc. Jeśli z jakichś przyczyn nie chcesz korzystać z tego rozwiązania, to zapraszam Cię do mojego innego poradnika, w którym znajdziesz instrukcję krok po kroku na temat tego, jak zrobić to przy pomocy innej wtyczki, przy pomocy płatnego rozwiązania od firmy WPDesk. Film znajdziesz obok mnie i w opisie tego filmu. Zapraszam Cię do niego już teraz. A jeśli interesują Cię inne filmy na moim kanale, no to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.